Czy wiesz, że w Polsce przepadek rzeczy, czyli utrata własności, może mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach określonych przez ustawę i wymaga decyzji sądu? To zabezpieczenie chroni własność obywateli przed nieuprawnionym odebraniem ich majątku przez władzę. Oznacza to, że tylko sąd na podstawie odpowiednich przepisów może o takim przypadku orzec, zapewniając tym samym ochronę własności w myśl konstytucji. Chcesz znać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.